Przed nami jawi się majestatycznie lokomotywa TKT-48. T towarowa, K kusa, czyli bez tendra, zazwyczaj co to oznacza. T to ilość osi, 48 rok projektu. Lokomotywa towarowa, ważąca około 80 ton. Ale taka to lokomotywa miała ogrom mocy, bo potrafiła dojechać do 80 km na godzinę. Co zapewniało jej tę moc? Dwa żywioły, węgiel i woda. Węgiel właśnie ładowany do tego pojemnika, który jest tak do połowy tą ciemną farbą zamalowany. Woda ładowana była tutaj. I cóż z tym węglem? Ten węgiel był potrzebny w ogromnych ilościach, w całych tonach na kilometry. Więc jak taki węgiel ładowano? Otóż tamtym zielonym żurawiem węglowym, ostatni w Europie węglowy żuraw zrobiony. A chciałam go spytać, nas skrócić, jak słyszałam. Z drewna, tak, były plany, żeby go już nie było, ale nadal jest. Jest przy bardzo długiej rynnie, w której leżał węgiel. W rynnie naprawdę potężnej, bo tutaj było obsługiwanych kilka parowozów jednocześnie. Bo Gniezno jest ogromnym węzłem kolejowym. Dlaczego jest takim ogromnym węzłem kolejowym? Jak wszyscy wiemy, III Rzesza napadła na Związek Radziecki w 1941 roku w ramach planu Barbarossa. Ale to nie był jedyny plan, który był w tym czasie realizowany w III Rzeszy. Był też plan Otto. Plan przygotowania całego przemysłu, infrastruktury III Rzeszy właśnie do inwazji na Związek Radziecki. I w ramach tego planu Otto powstała większa część gnieźnieńskiej parowozowni i gnieźnieńskiego węzła kolejowego. Co tutaj się działo? Przyjeżdżały pociągi z Rzeszy i tutaj właśnie były rozprzęgane, sprzęgane we właściwe składy i jechały dalej na wschód, na front wschodni i do walki ze Związkiem Radzieckim. Jechały ciągnięte właśnie przez potężne lokomotywy. A jak takie lokomotywy działają? Proszę Państwa, ja się mówiłem o dwóch żywiołach, węglu i wodzie. Łączyły się one tutaj, w kotle. To jest kocioł, do którego wrzucano tony węgla, gdzie szło mnóstwo rur właśnie z wodą. Z wodą, która była ogrzewana, woda zamieniała się z czasem w parę i docierała tutaj, do tłoku. Do tłoków, które są podobne do tych, które są w samochodzie, o tyle, że w samochodzie są one opalane oczywiście benzyną, tam następuje eksplozja, a tutaj para dociera raz z jednej, raz z drugiej strony i za pomocą tych wszystkich przekładni i tego wielkiego wiązara cała moc była przekazywana na te koła. Moc przeogromna, bo buksowanie kół, czyli tak zwane palenie gumy, nie było niczym dziwnym w takim parowozie. Po prostu koła kręciły się w miejscu, była taka moc. A co temu przeciwdziałało? Właśnie takie małe rurki, które dochodzą tam pod koła, to są tak zwane piaskowniki. Wysypywał się piasek na szyny, żeby złapało przyczepność, czyli jak jechał pod górę, miał ciężki ładunek, nie mógł ruszyć, to się wysypywał piasek i taki parowóz mógł jechać. Proszę Państwa, teraz powoli będę Państwa zapraszał w tamtą stronę do pierwszej obrotnicy.